Cześć, witam serdecznie. Dawno nie było odcinka, porozmawiajmy o rybach. No, sytuacja już nabrzmiała do tego. Zryty baniak. Zapewne, czytając tytuł, myśleliście, że to chodzi o jakieś zdemolowane akwarium. Poniekąd tak, bo przenoszę ryby. Będę budował nowy regał. Ten tutaj, jego będę rozbierał. Już przenoszę powoli szczupieńczyki te gata. One pójdą sobie do przygotowanego wcześniej plastika. Tutaj go mam. Już niektóre ryby przeniosłem. Tu jest na kolejne ryby następny. Ten akurat jest na Amieti, bo w końcu udało mi się dorwać Amieti na internecie. A jak wspominałem, Tutaj mam trzy samice bez samca, który mi doskoczył. Więc liczę na to, że wśród tych czterech ryb też będzie jakiś samiec. No i będzie się dalej można bawić w Amieti. Natomiast tak, no, wszystkie te baniaki, część będę zakładał od nowa. Tak jak na przykład u szczupieńczyków Negata. Tam było podłoże aktywne wszędzie u proporców, ona się już wyczerpała. Część LEDów się wypaliła, tutaj się kolejny wypala, mruga sobie. Trzeba to oświetlenie zbudować od nowa, już według tych parametrów, jakie sobie tam wymyśliłem. A niektóre akwaria zostawię, żeby dalej się starzały. W każdym razie, no, czeka mnie teraz pół roboty w tym miesiącu. Te akwaria, tutaj pójdzie 6 sztuk na górę. Tylko muszę poszerzyć tutaj sobie ten blat, bo on ma 50 cm, akwaria mają 60. Także muszę dokupić płytę, wystawić sobie tutaj dotąd, dorobić jakieś podpórki, żeby się to nie ugięło. No i kolejne 3 sztuki mogą pójść tutaj na dół. Także tam jest 9, no to wykorzystam sobie miejsce na wszystkie te akwaria. Jedno będę miał cały czas w rotacji, no bo teraz jak przełożę te szczupieńczyki do plastiku, no to opróżnię akwarium, wyczyszczę, pójdzie sobie na tamten regał. Tam jest dolna półka wolna, bo tu są tylko takie plastiki. Jeden już przeniosłem, drugi muszę zabrać. Tutaj się bardzo fajna emersja zrobiła. Zobaczcie, tak wygląda emersyjna Rotala rotundifolia. Co ciekawe, w paludarium taka nie chce mi rosnąć. Odpowiada jej taka wilgotność, jak tutaj jest, czyli tam 50-60%. W paludarium jest większa i ona taka jest dziwna. Teraz wam pokażę. O, tutaj taka jest, taka niezdecydowana, jakby chciała niby emersyjnie rosnąć, bo te liście nie są okrągłe, tylko tak jak emersyjne, no ale znaczy no, submersyjne, a mimo wszystko rośnie emersyjnie i te listki tak się skręcają brzydko. Za duża wilgotność. No. Paludarium fajnie wygląda. Fajnie takie bagno się zrobiło. Fajnie zarośnięte. Kolorowe. Więc tak jak mówię, przenoszę tutaj te regały. Już trochę tutaj oprzątnąłem. Część kwiatków wyszła do ogrodu. Został mi jeden olbrzymi. No i co? No i będę tutaj budował później, jak skończę tą stronę. Tu jest koncepcja na 13 akwariów. No póki co nie będę jej zdradzał, to będzie niespodzianka. Zobaczymy, co z tego wyniknie, jak to się uda zrobić. Pierwsze co, to muszę zrobić wylewkę tutaj, pozbyć się tych palet. Zrobić wylewkę tak jak tutaj jest zrobiona, czy też tak jak jest tutaj zrobiona. One mają być w koło, więc to jest kolejny etap. No cóż, później jak skończymy to wszystko, no to akwaria stąd będą mogły sobie wrócić na tą stronę. No, a wtedy zajmę się tą ostatnią ścianą.
Już mam trochę pomysłów, ale póki co jeszcze też nie będę się wystrzeliwał z nich, bo może koncepcja się zmieni. Więc nie chcę nikogo rozczarować, jakby się już nastawił, że tak to będzie wyglądać. Jedno co mogę powiedzieć, to że tutaj na górze planuję, tak jak wcześniej to było mówione na tym regale, zamówić w tym roku takie akwarium na 160 na 40 na 30, może też na 40, bo w sumie jest na tyle miejsca. Jeszcze to sobie mierzę, żebym miał możliwość jakiejś operacji w tym akwarium ręką. No i lampa. Te tutaj mają 30 wysokości, no więc w sumie 10 cm, jakby było więcej, to jest gdzieś tyle, plus u góry jakaś lampa. No i tak w sumie akwarium ma być zamówione, więc może 35 lepiej by było. To i tak wielkiej różnicy nie zrobi, no tu chodzi o powierzchnię dna. Chciałbym tutaj, no zobaczymy co tutaj będzie, ale chciałbym coś fajnego, rzadkiego. Jakiś taki biotopowy zbiornik zrobić. Tutaj tutaj też się troszkę pozmieniać, jeżeli chodzi o obsadę, bo chciałbym te zwykłe antki przenieść do akwarium. Tutaj właśnie będzie u dołu takie ciut większe, dlatego ich będzie 13. Zamierzam upakować to wszystko. Te 30 na 60, znaczy 60 na 30 na 30, to co tutaj widzicie bokiem, znaczy no na wprost, będę chciał ustawić bokiem w dwóch rzędach po 6 sztuk. To w sumie i tak będzie więcej niż tu jest, bo tu jest obecnie 9, a wtedy będzie 12. Także już jest to do przodu, dobrze mówię, 6 sztuk. Tak, bo to jest 180 cm. Więc ten zbiornik będę mógł zastąpić, ponieważ to jest ten klejony zbiornik. Ja cały czas się obawiam, że coś się może z nim stać nie tak jak trzeba. Póki co funkcjonuje, ale chciałbym go wymienić na nowy. No i w związku z tym będzie tutaj nowa obsada. Chciałbym dać tutaj właśnie lorki, które są tutaj. Moment, bo tutaj są te lorki. Póki co sobie siedzą. Chciałbym właśnie mieć osobny taki zbiornik tego typu, dokładnie tej wielkości, jako kotnik dla młodych. A przynajmniej, żebym mógł je po, tak jak powiedzmy mam 2 miesiące je tutaj, to mógłbym je już przenieść do jakiegoś większego zbiornika. To byłoby idealne. No zamierzam namnażać te ryby sukcesywnie, bo bardzo je lubię, więc będę potrzebował przynajmniej 2 akwaria dla nich. Jedno na młode ryby, a drugie na dojrzałą obsadę, plus no, kotniki, które tam w środku na pewno będą, przynajmniej jeden. No, także tak to wygląda. No i myślę, że całkowicie wtedy pozbędę się problemu z tym, że mi się robi jakiś śluzowiec. No bo akwarium będzie miało odpowiednio większą objętość. Tutaj myślę, że przy takiej objętości będzie im naprawdę fajnie. To jest 160 litrów. No a tak w ogóle to chciałem wam powiedzieć, że przeniosłem skifie tutaj. No, tutaj mamy pana samca. Bardzo fajnie przeszły kwarantannę, bezproblemowo. Co ciekawe, samce się podzieliły terytorium akwarium. Chociaż jak widzimy, tutaj są 2 obok siebie i trzeci jest tam u góry. Ale to już wiedzą, że będę karmił pewnie, bo siedzę przy akwarium. Jestem trzeci, a tam jest. Panie częściej razem pływają. I teraz, o tu jest jedna z pań. Ona jest tutaj.
Bałem się, że będą dość agresywne, tak jak brzanki, ale póki co nic takiego się nie dzieje. Może jakby była ich większa grupa, to mogłyby napastować inne ryby bandą. Czasem sami są głupika, tak się zdarza wobec ryb karpieńcowatych. Dlatego nie wszystkie się nadają do głupików, do redukcji. No. Gdzie jest druga pani, trzecia? Gdzieś są po krzokach pochowane. Musiałbym dać karmę. No, tak sobie zrobiłem baniaczek. Na razie póki co. W odcinku o poradach chciałbym wam pokazać, jak się preparuje drewno. To mam moje spreparowane drewno. Ono rok czasu sobie leżało w beczce. Przy okazji, próchniejąc tam w tej beczce, to stanowiło karmy to drewno dla pierwotniaków. No tylko, że nie można przesadzić z ilością tego drewna, bo nam zepsuje wodę i nie będzie rozwilite. Najlepiej jest sobie wcześniej takie drewno przez tam jakieś parę miesięcy pomoczyć osobno w jakimś kiblu, a później wrzucić do takiej beczki z rozwilitkami, jak już jest oczyszczone z tego próchna z wierzchu. To pokażę w odcinku kolejnym właśnie na temat tych porad takich krótkich. To też jest proste, tylko wymaga cierpliwości. Jak widać, całkiem fajne można uzyskać patyki do akwarium. Po co przepłacać, jak można samemu zrobić. No z tym, że ja najpierw takie znalezione drewno moczę dosyć długo. Najpierw ono musi sobie wyschnąć. Jak już jest suche, to je wrzucam do beczki, czy tam właśnie do kibla z wodą. Przygniatam cegłami. No i leży tak miesiącami. Co jakiś czas zmieniam wodę, jak się zepsuje, bo to jest logiczne, bo ona się z czasem zepsuje. Bo to sobie tam gnije. Ma wygnić to, co nie potrzeba. Czyli lignina głównie, no i tam jest pełno różnych cukrów jeszcze. No bo to powiedzmy nie było całkowicie żywe drewno, to co wrzuciłem tutaj. Tu akurat są patyki z magnolii. No ale to była usunięta gałąź, bo była złamana. Także no może za dużo soku w niej nie było, ale no można powiedzieć, że to było praktycznie świeże drewno. Więc no to wymaga czasu. Takie drewno z lasu, no różnie z nim bywa. Pokażę wam przykład, że mogą być kawałki, które naprawdę syfią wodę. Mam taki kawałek, który od 2 lat ponad już moczę i dalej i robi się syf z niego. Dlatego trzeba po prostu no, to drewno wcześniej wymoczyć, żeby zbutwiało wszystko to, co ma zbutwieć, a to, co będzie takie bardziej lite, więcej celulozy tam w środku będzie, to pozostanie jako takie twarde. No, fajnie się zachowują te eskisie. Może jak będę miał pieniądze w przyszłym miesiącu, to bym dokupił 2 pary jeszcze. Także 5 par to już by byłoby fajne stado. O, są 2 panie. Jeszcze gdzieś trzecia jest schowana. Najczęściej, tak jak jest spokój w akwarium, to właśnie samce mają takie małe jakby terytoria. Jeden siedzi gdzieś tutaj właśnie z przodu. Drugi jest w środku, no, a trzeci tam sobie z tyłu siedzi. Natomiast panie zazwyczaj właśnie razem gdzieś tam się przemieszczają. Albo też no, siedzą gdzieś po krzokach. Tamtej jednej nie widzę od wczoraj, więc liczę na to, że może gdzieś się koci. Mam nadzieję, że mi nie padło. Bo w sumie wszystko było ok. Są już tutaj od tygodnia prawie. No, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że to się rozmnożą. No, miejsca jest na tyle. Także gąszcz też mają odpowiedni, żeby młode mogły przeżyć. No, zobaczymy. Te żółte molinezje, no to nie jest żadna jakaś rzadka odmiana.
molinezję, które wyhodowałem ze swoich czarnych molinezji. To kiedyś pokazywałem, one mają takie żółto obrzeżone ogony, te czarne molinezje. Zresztą już niewiele mam, bo ich nie namnażam. No i stopniowo selekcjonując, takiego selekcjonowałem, to są po ostatniej selekcji, zostawiłem 4 ryby tutaj. Widziałem ostatnio, że są młode. Czemu je selekcjonowałem? No bo chciałem, żeby były bardziej żółte. I poza tym niektóre z ryb były właśnie niby żółte, ale takie żółto-szare. To nie fajnie wyglądało, nie miały takiego jakby połysku, bym powiedział. No i wysegregowałem sobie ryby, które mi się podobają. A że zależało mi też, żeby skifie gdzieś przenieść do większego zbiornika od razu, no to zmniejszyłem tę populację ryb, robiąc ten sort cały. Oczywiście nie wyrzuciłem tamtych ryb, poszło sobie do akwarium do góry, do 180 litrów, ale to jest takie ogólne tam akwarium. Znaczy, w sumie to też jest ogólne, prawda, bo są różne gatunki ryb. No ale myślę, że będzie tym skifiem tutaj dobrze. Myślę, że głupiki ani molinezy nie będą mi zagrażać w żaden sposób. Zresztą skifia ma też troszkę charakteru. No po zachowaniu ryb widać, że chyba jest wszystko ok, no jak mu się wydaje przynajmniej. Zobaczymy, czy pojawią się młode. O, to jest charakter skifi, ale widzę, że tutaj nie ma problemu. Tak jak się tym głupikom przyglądałem, to nie mają obudzionych ogonów. To niestety są głupiki, które powinienem odłowić. Taki miałem zamiar, bo większość odłowiłem. Ale niestety no to są te najsprytniejsze ze sprytnych. Nie dały się odłowić. To jest taki brzydki samiec, który mi wyskoczył w odmianie tej Japan Blue. Znaczy on nie jest brzydki, ale nie jest taki jak ta odmiana powinna wyglądać. Za nic go nie mogłem odłowić. Ale oczywiście też sobie te głupiki przy okazji właśnie tych całych prac nad tym akwarium wyselekcjonowałem. I mam osobno ryby fajnie wyglądające, takie, które mi się podobają, jako grupę zarodową. No a te co zostały, no to zostały tutaj, one mi się nie skrzyżują, tak są z kifią. No a tą grupę zarodową mam tam na góry. Zaraz pokażę, moment. O. Otóż ta grupa zarodowa, także no te bym sobie teraz namnażał, taki jest plan i dalej sobie będę właśnie od nich hodował młode ryby. To samo chcę zrobić Santa Maria Bleeding, bo tam mi się też namnożyło. Idźmy do... Jestem. Czekajcie, złapiałem strasz. No, tu jest zupa rybna, jest tych Santa Maria Bleeding Heart po prostu od groma. Ale jest dużo takich, które mi się nie podobają. I też te ryby wymagają sortowania. Wybiorę sobie grupę taką zarodową, może większą, powiedzmy ze 20-30 ryb. No, a te też puszczę do tego akwarium ogólnego na górze. Te platki mnie zawiodły bardzo. Salt and pepper, bo niewiele z nich zostało z tego salt and pepper. Te już wyglądają całkiem odmiennie. Takich typowych to już praktycznie nie ma. O, takie coś wyskakuje mi. Są mi takie. O, tu jest jedna, a to właśnie wyglądały platki Salt and Pepper kiedyś tam, a teraz zostały już tylko pojedyncze sztuki, które wyglądają prawidłowo. Nie chcę mi się ich startować. O, tu jest druga Salt and Pepper.
Nie chcę mi się ich już sortować, po prostu zostaną tak jakie są, pójdą do innych klatek i zobaczymy, co kiedyś z tych klatek wyskoczy. No bo to bez sensu. No, wpuściłem wilki. Tutaj widać, o jednego. Nie mogę złapać ostrości na niego. Jest tam wilk z tyłu, bo na razie powiedziałem stop za zmnażaniem się tych głupików. Więc spuściłem grupę szczupieńczyków negata. Jak można się przyjrzeć takiego małego na rybku, małego całkiem, to tutaj już nie widać. Jest dużo młodych ryb. To są ryby już za duże, żeby je szczupieńczyk zjadł. Ale takie całkiem małe rybki, to już jest ich tam no, raczej niewiele. Gdzieś tutaj po tych krzokach powinny być zawsze. Gdzieś tam jeszcze go widzę. No ale to zredukował je już, no powiedziałbym przynajmniej 90%, bo tego było no, nieprzebrana ilość. To też nie jest dobre, bo później ryby zaczynają karłować się znowu. Jest ich tu naprawdę dużo. Jest z czego wybrać materiał zarodowy do następnego pokolenia. No, a łatwiej będzie mi wyselekcjonować dobre ryby do rozmnażania, niżli odłowić złe ryby stąd, tutaj, z tej zupy, on tak jak ten na przykład samiec, to tak ma dużo czarnego, on ten tutaj taki duży. No, troszkę uciekają mi te ryby, on tutaj też taki płynął. Jak w ogóle w takim gąszczu operować, żeby wyłowić? No, po prostu sukcesywnie nadmiary szczupieńczyków negata będę tutaj wpuszczał i zablokuję rozmnażanie się tych ryb, które mi nie pasują. No wiadomo, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Część odłowię, a część co zostanie, to może tutaj wpuszczę coś innego. Ale jak nie będzie takiego przerybienia kupikami, to na przykład zastanawiałem się, czy nie można by tutaj ksenotoki wpuścić do takiego zbiornika. Tylko wcześniej chciałbym odłowić większość klatek. No i tak przynajmniej 70% tych kupików. Przy okazji sobie sortując. No, jakby się dało te ksenotoki hodować z tymi Santa Maria, to byłoby fajnie. No ale tak jak mówię, no jakoś muszę się pozbyć tych ryb, o, to jak ta tutaj, która płynie, to już jest w ogóle całkowicie kaszana. Nie ma innego wyjścia, o, bo na przykład ta tutaj. No, ostatni moment, żeby sobie je wyselekcjonować. No jak ten regał będzie cały tutaj, no to będę miał zbiorniki techniczne. Bo chciałbym te bokiem ustawione akwaria, część z nich przynajmniej zrobić jako techniczne, jako zbiorniki dla narybku, jako tarliska i na przykład zbiorniki, gdzie mogę sobie wyselekcjonować głupiki, które mi się podobają i dalej je prowadzić, a na przykład te, które uciekły, wpuścić do nich coś drapieżnego, no i stopniowo będzie dom polować na te młode ryby. No jakoś coś trzeba kombinować, bo niestety głupik jest tak plastyczną rybą, że ciężko utrzymać go. No przynajmniej to się tyczy tych odmian hodowlanych, bo dzikie odmiany są trochę bardziej stabilne, ale mimo wszystko też się pojawiają co jakiś czas nowe ryby. Co jeszcze tutaj? Ostatnio działam. W sumie to chyba tyle, co ostatnio nowego działam. Pokażę wam, co tam lorek młodych. Czekajcie. No, zobaczcie sobie. To są te dwumiesięczne. I teraz porównajcie, jak potrafią nierówno rosnąć te ryby. Ta tutaj i ten goliat obok tu. Średnia jest mniej więcej taka. Ale są takie małe i są takie bycze.
Bardzo nierównomierny rasz nami. Wszystkie w tym samym kotniku przecież. Kurczę. Wszystkie w tym samym kotniku. Wszystkie dostają to samo. Karmy jest naprawdę nadmiar. Nie powinno im brakować. No, mimo wszystko tak rosną nierówno. Większość no, jest średnia właśnie, o taka, jak widać. Ale zdarzają się takie bardzo, bardzo małe i bardzo, bardzo duże. Ta jest dość duża, tutaj widzę. Ile ich tu jest w ogóle? Kurczę, zaraz mi szlak trafi. Kurczę, aparat wariuje, bo tu się kręci ta rzęsa. I raz łapie na to, raz na to, raz na ten, na tego leda u góry. O, jest, przez chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, kurczę, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Znaczy tak jak ostatnio, jak widzieliśmy się, nic mi nie padło. Trzeba uważać, bo one potrafią wyskoczyć, jak już są takie duże. Nie można ich stresować za bardzo. A zerknijmy do drugiego kotnika. No. I tutaj mamy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Gdzieś powinno być dziesiąte, bo mi się... Ach, tam w rogu. Czyli tutaj też nic zapadło. No, z 10 na 10 jest. Potrzebuję właśnie takich zbiornik dla nich, żeby później jak podrosną jeszcze, to żeby je wypuścić. Te tu z baniaka obok już wypadałoby wypuścić. No, ale nie chcę je wpuszczać tu do starych ryb. Dlatego, że to akwarium, tak jak mówię, będę też przenosił. Zrobię im taką właśnie 60-tkę. W tym tygodniu przygotuję. Także będzie też okazja, żeby nakręcić film z Izą. Samo mięso. Jak założyć taki baniak dla lorek. On będzie przeznaczony dla tych młodych. No, stare przeniosę razem z tym akwarium. Mam nadzieję, że kurczę, nic się złego nie wydarzy. Nie przewróci i tak dalej. To zawsze jest ryzyko. No, baniak trochę odżył już po tym ataku glonów i śluzowca. Jeszcze trochę tych glonów zostało pędzelkowatych, a naprawdę niewiele i mech powoli się jakoś tam odradza. Póki co istnieje. No. Baniak odżyje, jak przestanę karmić młode, przeniosę je gdzie indziej. Tam się nie będę bawił za bardzo w takie rośliny jak tutaj, przynajmniej na pewno nie takie drobne. Coś im tam dam, jakąś roślinę jedną, w doniczce, piasek plus troszkę domków ze komarów. No i to będzie tyle, bo to ma być zbiornik do wychowu młodych. Nie będę sobie utrudniał życia tak jak tutaj. Tu naprawdę trudno jest coś zrobić, jeżeli chodzi o te młode, bo no, mógłbym wziąć i jakoś wziąć i wyczepać te wszystkie mchy porządnie, no ale zmieniłbym warunki wody tutaj i młode mogłyby im paść, także zamierzam zrobić tak, że jak już przygotuję sobie cały tam baniak, wyspę i tak dalej, to połowę wody stąd wezmę. W ramach podmianki wleję do tamtego zbiornika. Później tutaj uzupełnię i za dwa dni jak będę... No tu jest jedna z tych, które same się wychowały.
jaka duża jest, to jest zaskakujące, nawet większa niż te w kotniku, niż ta największa. No i ona ewidentnie łazi cały czas po tych mchach, tak jakby jadła tego śluzowca. Przynajmniej, no może ona nie zjada samego śluzowca, nie chodzi tam dla śluzowca, ale że ten śluzowiec jest lepki, no to drobiny pokarmu się do niego przyklejają. W związku z czym ona poszukuje miejsc, gdzie ten śluzowiec jest, żeby te resztki karmy zjeść z niego. No ale faktem jest, że duża urosła. Może to jakiś pomysł mimo wszystko jest z tym śluzowcem, że może w naturze rzeczywiście one żerują tam, gdzie ten śluzowiec występuje sobie na dnie w rzece. No to jest ciekawe. Zastanawiałem się już kilkukrotnie nad tym, bo pierwszy raz udało mi się wychować młody razem ze starymi. Także no może coś w tym jest. No cóż. A, jeszcze coś chciałem powiedzieć. Jeżeli chodzi o filtrację w tym nowym domniemanym zbiorniku, tak sobie myślałem, że jeszcze pogłębię dzisiaj. Ale powiem szczerze wam, że trochę już zmęczony jestem. Mimo wszystko majówkę przepracowałem. Trzeba było pójść na puchę. Nie było wyjścia. Także myślę, że na dzisiaj wystarczy mojego oględzenia. Zapraszam do następnego odcinka. Następny odcinek to będzie samo mięso. Tak sobie myślę. I zakładanie baniaka dla lorek. No to no moglibyście zobaczyć, jak to się robi na żywca. No i co? No i to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do następnych produkcji. Cześć!